Zanurzymy się teraz w gęstej dżungli komunikacji. Wyobraźmy sobie ciemne, nieprzyjazne środowisko i zaskakujące odgłosy za plecami. Spróbujmy się teraz odwrócić. Tak, to trudne. Wolelibyśmy nie widzieć tego, co nas zaskoczy. Ale feedback jest ważny. Musimy być przygotowani na to, że z drzewa zwiśnie nagle puchaty makak i wykrzyczy nam, co myśli o naszym podejściu do pracy. O tym i innych rodzajach konstruktywnej krytyki opowie Karol Kreft, programista i humanista, osoba o szerokim spektrum zainteresowań, a także uzdolniony mówca. Karolu, mikrofon jest twój. Raz, dwa. Teraz słyszycie mnie głośno i wyraźnie. Bardzo się cieszę, że was widzę. Ponownie na PHP Konie, kolejna edycja, super impreza. Bardzo dziękuję też organizatorom za to, że angażują się w naszą społeczność PHP-ową. Ja w tej społeczności PHP-owej już trochę jestem, od 2010 mniej więcej. Zaczynałem wtedy karierę jako programista PHP. W tej chwili jestem tech liderem i interesują mnie rzeczy trochę bardziej związane z umiejętnościami. Jakimi? Myślicie? Dużo ludzi mówi miękkimi, ale często mówi się też umiejętności społeczne. Bo to nie jest tak, że to jedno, jak dostaniesz w głowę, to umrzesz, a drugim nie, nie? No. Dzisiaj będziemy mówić o feedbacku, ale zanim zaczniemy, wejdziemy mocno w ten temat, ja potrzebuję feedbacku od was, kilku informacji zwłaszcza. Niech podniosą ręce te osoby, które urodziły się po 1980 roku. Okej, większość sali, tak? Z tego, co zauważyłem. Czy są wśród was też osoby, które urodziły się w latach po 95 mniej więcej? Już mniej. Podobno są... Jest podział generacyjny między nami, tak? Ja jestem 88 rocznik i jestem milenialsem. Liczyłem na brawa, ale... Przyzwyczaiłem się, że ich nie ma, jak mówię o tym, że jestem milenialsem. Osoby urodzone po roku 95 to tak zwane zetki. I jak studiowałem z ciekawości, czy są między nami jakieś różnice, okazuje się, że w podejściu do pracy nie ma. Ale jeżeli zetki nie dostaną w pracy tego, czego oczekują, potrzebują dwa razy mniej czasu, żeby podjąć decyzję, że to miejsce pracy opuszczają. Czyli w mojej ocenie to, czego ja zazdroszczę zetkom, ich sprawczość jest dużo wyższa. I jedną, czego oczekują zarówno zetki, jak i milenialsi od miejsca pracy, to jest stała informacja zwrotna. Temat dla mnie już jakiś czas temu się pojawił, bo dostałem taki feedback. To był feedback od kolegi i nawet początkowo pomyślałem, że to jest ciekawe, tak? Chciałem podejść do tego feedbacku z taką otwartością i ciekawością. Ja, no, jako mężczyzna nie jestem przyzwyczajony do komplementów dotyczących mojego widoku. Jakoś tak rzadko je słyszałem. I rozmawiałem z tym kolegą potem, bo tak, myślę sobie, no dobra, znam takie metody jak FUKO. Słyszeliście o niej? FUKO to jest taka metoda udzielania feedbacku, ja o niej głęboko nie będę opowiadał, która skupia się na czterech aspektach, stąd ten skrót jest. Są fakty, są oczekiwania, są konsekwencje, to jeszcze uczucia, oczekiwania są na końcu. Więc w tym feedbacku, który miałem tutaj przed chwilą, no fajnie, nie? To jest jakieś uczucie mojego kolegi, on twierdzi, że to jest fajnie. Nie, fajnie to fakty. Fakt, ja ściąłem włosy. Okej, to był fakt. Nie mogę się z nim kłócić. Tak się stało. Były uczucia mojego kolegi. On uważa, że to fajnie. Okej. Ale
dalej mi się to jakoś tak nie zgrywa mi się z tym feedbackiem, tak? Więc zastanawiam się, no dobra, może to nie jest feedback, może to jest po prostu tylko i wyłącznie komplement. Więc to nie było to, czego ja oczekiwałem. To była sytuacja w firmie, kiedy ja byłem chyba jakoś tak 8 miesiąc pracowałem w tym projekcie i niestety pech chciał, że wymuszono na nas udzielanie tego feedbacku i kompletnie nie dano nam żadnych narzędzi, żeby takiego feedbacku dawać, żeby taki feedback konstruować. Nie wiedzieliśmy, jak to robić, więc ja nie dziwię się, że mój kolega w ten sposób do tego podszedł. Rozmawiałem z nim później i mówię, no dzięki, dziękuję. Ja nie spodziewałem się, ale nie czułem się z tym dobrze. Dalej wiedziałem, że no, czegoś mi tutaj brakuje. I zastanawiałem się, okej, no mamy te sesje feedbackowe, to czego ja od tych sesji feedbackowych oczekiwałem? I oczekiwałem krytyki. I to, jak do mnie dotarło, to okazało się, że to nie jest takie oczywiste. Ja chciałem, żeby zostać skrytykowany. Bo ja jako programista w tym projekcie wiedziałem, że czasami chodzę na skróty. Bo chyba wszyscy czasami chodzimy na skróty. I moi koledzy też czasem chodzą na skróty, ale oni byli w tym projekcie dłużej niż ja, więc ja chciałem, żebyśmy jakoś o tym porozmawiali i może zastanowili się, czy to w tym wypadku dobrze, źle, co z tym zrobić. Nie z wszystkich skrótów byłem dumny, tak? Bo czasami, jeżeli skrót pozwala mi dostarczyć coś szybciej i wystarczająco do jakości, ja jestem zadowolony. Ale były takie skróty, o których no, wolałbym zapomnieć. Jeżeli rozmawiamy o tym, jak się rozwijam w firmie, jak już jestem tam któryś miesiąc, to chciałbym znaleźć wśród moich kolegów z pracy jakieś potwierdzenie tego, czy kierunek, w którym się rozwijam, jest słuszny. Chciałem też wiedzieć, czy to tempo, które wyznaczyłem sobie kierunek, ale czy tempo podążania tym kierunkiem też jest dobre. Bo to tempo mówi... Jeżeli moi koledzy się zgadzają co do tego tempa i kierunku, to wiedzą, to mówią mi, że okej, ja jestem w tym zespole taką osobą, która spełnia ich oczekiwania. I tego szukałem i tego nie dostałem w tym komplemencie. Problem polega na tym, że ta krytyka często sprowadza się do negatywnego feedbacku. A większość ludzi, w tym ja też, ma tak, że my raczej nie lubimy wchodzić w konflikt w relacjach, zwłaszcza w pracy. Boimy się, że ten konflikt spowoduje, że już nie będzie nam się tak dobrze pracowało, że jak komuś wytkniemy błąd, to on może zacząć się kłócić z nami, może to przerodzić się w coś, w jakąś eskalację. Nie chcemy tego. No i feedback w taki sposób wyrażony często też jest powiązany z oceną, tak? No, ja coś zrobiłem i teraz rozmawiamy o tym, co zrobiłem, więc czuję się oceniany siłą rzeczy. Zatem trudno jest dać taki profesjonalny feedback, który nie zostanie odebrany osobiście. Więc możemy się wspinać na takie wyżyny konstruktywizmu i nie krytykować tego, osoby, z którą rozmawiamy, ale kompletnie nie kontrolujemy tego, w jaki sposób ta osoba zareaguje. To jest poza naszą kontrolą. I tu pojawia się pierwsza zasada, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. A powiem dzisiaj o dwóch zasadach, które są bardzo proste i które chciałbym, żebyście wszyscy wynieśli z tej prezentacji i o jednym nowym podejściu do feedbacku. Nowym dla mnie, mam nadzieję, że dla was też. Zasada numer jeden, nie dawaj feedbacku, jak czujesz złość. To jest zasada wymyślona przez, którą znalazłem w podręcznikach dla menadżerów w Adobe. I ona uderzyła mnie swoją prostotą. Tylko jest jeden problem. Mianowicie złość jest takim uczuciem, które może się okazać, że my nie jesteśmy do końca jego świadomi i potrafimy je rozpoznawać u nas. Mało tego, czasami jest cała gama różnych uczuć, które w sumie w ciele
tak samo jakby są odczuwane. I teraz nie do końca wiem, czy jestem po prostu zniechęcony, coś mnie zniechęciło, kompletnie niezwiązanego z tym, z pracą osoby, której feedbacku próbuję udzielić. A może jestem zagniewany, a może jestem rozczarowany czymś, zupełnie niezwiązanym z osobą oceniającą, ocenianą. Dobra wiadomość jest taka, że to się da wytrenować. To jest umiejętność, która wymaga pewnej świadomości, ale można nad nią pracować. No więc przejdźmy do próby. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nie jesteśmy rozzłoszczeni, nic nas nie zezłościło i próbujemy tego feedbacku koledze udzielić ponownie. Czujemy się dobrze, jesteśmy rozluźnieni, atmosfera jest przyjazna, siedzimy sobie jak tutaj ten zespół przy stole. No i co się dzieje? Osoba, której udzielamy feedbacku, początkowo wydaje się, że przyjmuje go dobrze. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, w jaki sposób osoba ten feedback przyjmie. Więc ona wygląda na to, że reaguje dobrze, więc jesteśmy na dobrych torach. Tylko że w pewnym momencie pojawia się krytyka, bo coś nam się nie spodobało i zaczynamy rozmawiać o tym obszarze. W reakcji na krytykę u tej osoby udziela się w nadnerczach kortyzol, hormon stresu. I jak ludzie się zachowują w momencie, kiedy zaczynają się stresować? Otóż przestają słuchać. I to przestają słuchać bardzo. I my możemy im tłumaczyć, mówić głośno o tym, co nam się nie podobało, ale nie zostaniemy usłyszeni. Mało tego, możemy wywołać taką reakcję, że ta osoba zacznie się bronić. I ona zamiast nas słuchać, będzie w głowie już układała obronę. Może pomyśleć, no ja pracuję z ignorantami. Ja wszystko zrobiłem dobrze, ale no oni tego nie rozumieją. Może to są wręcz idioci. Oni mają... A ja jestem jedyną osobą, która wie, co robi. A może to są sabotażyści. I to nie jest tak, że oni nie dość, że są głupi, to jeszcze w sumie działają na szkodę tej organizacji, w której ja pracuję. Świetny TED Talk na temat bycia w błędzie od Katrin Schulz. I ona zrobiła bardzo ciekawy eksperyment. Zadała pytanie publiczności i chciałbym, żebyśmy się na tym przez chwilę pochylili. Jakie to jest uczucie być w błędzie? Macie jakiś pomysł? Byliście kiedyś? Myliliście się kiedyś? Co to jest za uczucie? Pomóżcie mi. Okropne? Ona do tego dochodziła z publicznością. Otóż ona sugeruje, że być w błędzie to jest takie samo uczucie, jak być jakby w prawdzie. Nie ma różnicy żadnej, a to, o czym z reguły myślimy, kiedy analizujemy, co to znaczy być w błędzie, to jest reakcja na ujawnienie tego, że byliśmy w błędzie. Ciekawe podejście. Mówimy cały czas o feedbacku i problem z tym feedbackiem jest taki, że on jest silnie zorientowany na przeszłość. A przeszłość ma to do siebie, że jej się nie da zmienić. Cokolwiek byśmy spróbowali zrobić, ona już zaszła. Jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, żeby zmienić przeszłość, to dajcie mi znać. Przez to, że skupiamy się na przeszłości, mówimy o problemach. Tak docelowo pewnie szukamy rozwiązań, ale wychodzimy od problemu za każdym razem. Punkt ciężkości jest na tych problemach i nie do końca zastanawiamy się, jak nie wpaść w te same problemy ponownie w przyszłości.
Czyli mówimy o problemach, zamiast mówić, dobra, wiem, był problem, wiem, jak nie zrobić tego problemu ponownie, ale to nie znaczy, że wiem, jak zrobić coś dobrze. Trudny w odbiorze, zwłaszcza na tym poziomie emocjonalnym. Mówiliśmy o tym. Nie jesteśmy w stanie kontrolować i tego, w jaki sposób osoba taki feedback odbierze. Mało tego, u tej osoby ocenianej może się pojawić takie uczucie zwane wstydem. I wstyd jest chyba najbardziej destrukcyjną emocją, którą jesteśmy w stanie wywołać u innej osoby. Zazwyczaj nie jakoś intencjonalnie, ale jeżeli chcecie nie rozmawiać z kimś, żeby ta osoba na przykład nigdy do was nie przyszła ponownie o poradę, to go zawstydźcie. W sensie nie róbcie tego. Okej, skoro to jest takie słabe, skoro ma tyle wad, to czy jest jakaś alternatywa? Skoro patrzenie w przeszłość i analiza przeszłości nie daje nam to, czego byśmy chcieli, to co, w którą stronę pójść? Zamiast feedbacku możemy spróbować czegoś nowego. Możemy spróbować takiego mechanizmu, takiej metody, która nazywa się feed forward. Znacie, kojarzycie tę scenę? To jest kreskówka Ratatouille. Tutaj w tej chwili wydarza się ocenianie, za chwilę będzie feedback, tak? I ta para, która, nie wszyscy wiedzą, tak? To jest znany krytyk tutaj kulinarny na środku. On już jest zmęczony życiem. On już wszystko jadł. I ta dwójka, która stoi przed nim, za chwilę mu poda jakieś danie, które mają nadzieję, że on oceni dobrze. Pojawia się tu druga zasada, która pojawia się trochę... Ona jest związana z tym filmem przez to, kto wyprodukował ten film, czyli przez Pixara. Zasada druga mówi, zamiast krytykować pomysły, zaproponuj ich rozwinięcie. I chciałem tutaj w tym miejscu zapytać was, kto był przed chwilą na wykładzie o DDD? Spora część z was, ciekawa bardzo prezentacja. To, co ja uchwyciłem tam, bo co było mega istotne dla mnie z punktu widzenia mojej prezentacji, to jest to, co Michał powiedział, że każdy pomysł jest dobry, dopóki nie znajdziemy lepszego. Więc ja nie muszę krytykować pomysłów innych. Ja mogę proponować inne, które zostaną uznane za lepsze. Ta krytyka nie jest mi potrzebna do tego. Po angielsku ta zasada, ja może troszeczkę tutaj nie oddałem jej ducha po polsku, bo to tłumaczenie jest mojego autorstwa. Po angielsku by brzmiała: You are not allowed to critique another person's ideas unless you can figure out a way to keep it flowing. To jest taka idea zaczerpnięta żywcem ze stand-upu. Byliście kiedyś na stand-upie? Albo na improwizacji, bardziej improwizacji. Na improwizacji ludzie mówią, szukają pomysłów wśród publiczności i zaczynają na ten temat mówić. I poza jakimiś tam wyjątkami, które z reguł, powiedzmy, społecznych, które nie będziemy o tym dyskutować, bo to jest niemile widziane, niegrzeczne i czasami oburzające, akceptujemy każde pomysły po prostu, które padają z widowni i zaczynamy o tym dyskutować. Głębiej ten cały pomysł jest interpretowany i rozwijany przez takich dwóch podejrzanie uśmiechniętych panów. Ich twórczość też w formie książek czy podcastów bardzo polecam. No dobra, to jeszcze wracamy do tego feed forwardu. Skupiamy się na przyszłości, o tym już wiemy. Przez to, że skupiamy się na przyszłości, możemy mówić o mocnych stronach, przy czym te mocne strony, które tutaj na tym slajdzie zaznaczyłem, w tej chwili pasują mi trochę mniej, bo mówimy bardziej o możliwościach i o potencjale. My możemy nie wiedzieć, że mamy jakieś mocne strony. Może tego nigdy nie analizowaliśmy, może nikt nam nigdy tego nie uzmysłuje, może tego nie czujemy. Ale jeżeli usłyszymy od kogoś, słuchaj, podobało mi się, jak zrobiłeś to i to, następnym razem spróbuj może zrobić jeszcze to i tamto, to jest wzmacniające. Każdy z nas ma jakiś szereg zasobów
wykorzystujemy je w różnym zakresie. Musimy tylko je znaleźć, zidentyfikować, potem mamy na czym pracować. Mocno mi się to spina też z tematem psychologii pozytywnej i czegoś, co się nazywa testami Gallupa. Czy ktoś z was miał takie testy robione? Testy Gallupa też mocno korzystają z psychologii pozytywnej i skupiają się na możliwościach rozwoju tych obszarów, do których mamy zasoby i predyspozycje. A przez to, że mamy je, szansa na sukces, kiedy je wykorzystujemy, mocno wzrasta. Ostatnią z taką cechą, o której chciałbym tutaj wspomnieć, jest przyswajalność. Ja dostając taką informację, to się cieszę, bo wydaje mi, od razu mam takie poczucie, że osoba, która mi to daje, jej zależy na mnie. Zależy i na mnie, i na moim wzroście, na moim rozwoju. Dodatkowo ta metoda nawet działa, kiedy się kompletnie nie znamy. Nie musimy mieć jakiejś wspólnej przeszłości. W feedbacku rozmawiamy o przeszłości, tak? Więc musimy mieć jakąś wspólną przeszłość, żeby mieć o czym rozmawiać. A tutaj możemy zastosować tą metodę już, nawet się nie znając. Taki pięciokrokowy plan, jak to wdrożyć. Wdrożyć od tej osoby, która pragnie tego feedbacku, chce tą informację jakby zyskać. Musi taka osoba pierwsze co zrobić, to zidentyfikować obszar, w którym chciałaby się rozwijać. Jakie ma cele wobec tego obszaru, gdzie chciałaby się znaleźć, co chciałaby spróbować. Poprosić drugą osobę o ten feed forward i słuchać. Zwróćcie uwagę na to, że nie ma tutaj żadnego elementu obietnicy, wdrożenia tego. Musimy po prostu posłuchać i starać się nie oceniać. Bo jasne, czasami można dostać taką informację, którą uznamy, ja już próbowałem tą ścieżkę, albo ja wiem, że ona nie zadziała dla mnie, ona nie jest dla mnie, tak? Ale my nie musimy wchodzić w dyskusję. Skoro to dostaliśmy, możemy to potraktować jak prezent i po prostu powiedzieć dziękuję. Przykład taki niższy poziomowo z naszej branży, tak? Używamy Dockera w firmie. Ja nie czuję, że jestem w tym Dockerze jakoś super ekspertem i chciałbym tą technologię poznać lepiej. Co według ciebie mogę zrobić, żeby poznać Dockera? Jak mogę poznać Dockera? Co mi proponujecie? Kurs jakiś, tak? Tutoriale jakieś są. Padło coś, o czym nie pomyślałem. Poczytać dokumentację. Istnieje coś takiego jak Docker Community Leader tam. Jest masa takich programów, które sam Docker jakby wychodzi do programistów, mówiąc, to jest nasza technologia, poznajcie ją, ona ułatwi wam życie. Nie wiem, czy to prawda, ale... Albo, sorry, nie pomogę ci, nie? Ja też nie znam Dockera. Co prawda używamy go w firmie, ale okazało się, że ta osoba nie zna, nie? Ale dobrze, to znaczy, że my wiemy, że my już oboje znamy go słabo, mamy wspólny cel, to nas łączy. To jest wartościowe. A może, słuchajcie, ja mam takiego Pawła i on jest ekspertem tym, nie? I może w przyszłym tygodniu by nam poświęcił godzinkę i byśmy porozmawiali z nim, żeby nam chociażby przedstawił to, w jaki sposób my dzisiaj wykorzystujemy tą technologię, żebyśmy lepiej zrozumieli, co tam się dzieje. Co według ciebie mogę zrobić? Przyjmuję to wszystko, zapisuję, analizuję sobie gdzieś z tyłu głowy, nie oceniam w formie werbalnej, nie zwracam tego do tej osoby, która mi to daje. Każdy pomysł jest wartościowy. Nie każdy muszę wdrażać, to już zależy ode mnie. I dziękuję, bo jesteśmy uprzejmi. Kolejne takie ćwiczenie, robiąc następny krok, polega na tym, żeby tę rolę odwrócić. Okej, dzięki za tę informację o Dockerze. A jakie ty masz obszary, w których chciałbyś się rozwijać? Co jest twoim celem? Można też, poza tym odwróceniem ról, zastanowić się, jak ten feed forward wdrożyć, ale nie wychodząc od osoby, która potrzebuje tego feedbacku, feed forwardu w tym wypadku,
ale po prostu go dając. Czyli przychodzę do jakiegoś zespołu, który widzę, jak pracuje. Ja w mojej roli tych liderskiej na przykład. I mówię, słuchajcie, jesteście obok, nie jesteście moim zespołem. Znaczy, że nie jesteście pode mną, ja wam nic nie muszę powiedzieć, nie mogę wam, ja wam nie rozkazuję, nie mam takiej struktury. Ale mam kilka takich przemyśleń a propos tego, jak pracujecie i wydaje mi się, że tutaj i tutaj robicie świetną robotę. Mam jednak jeszcze parę innych pomysłów, w których wasza świetna robota mogłaby się przełożyć na ogólne korzyści dla całej organizacji. Zrobiliście fajne repo. Podoba mi się to, w jaki sposób zaimplementowaliście testy architektoniczne w tym nowym repo. My mamy problemy, bo my tego nie mamy na przykład u nas w działce, w moim repozytorium, w mojego zespołu. Chcielibyśmy to na przykład wdrażać i potrzebujemy, żebyście nas troszeczkę pokierowali. Albo zwróćcie uwagę na tamten zespół, bo on robi coś bardzo podobnego i fajnie by było, gdybyście się spotkali, żebyśmy uniknęli jakiejś tam porażki w przyszłości, gdzie okaże się, że zbudowaliśmy dwa niekompatybilne rozwiązania. Zastanówcie się, zróbcie z tym, co chcecie. To są moje sugestie. Fajnie by było, mi by było też przyjemnie, może moja praca dzięki temu też by była prostsza. Ale jeżeli to nie ma dla ciebie sensu, to okej. Ostatecznie ja też mogę to zrobić. Taką sytuację, gdzie możemy skupiać się na przeszłości i na przyszłości. Dysponujemy więc dwoma różnymi narzędziami i one, to nie jest tak, że jedno jest lepsze niż drugie, bo są sytuacje, kiedy musimy polegać na feedbacku. Nie za bardzo mamy jak mówić, stosować feedforward, na przykład w momencie, kiedy analizujemy jakiś incydent na produkcji, zastanawiamy się, co tam się zrobiło i chcemy uniknąć, bo koszt tego jest bardzo duży takiej sytuacji w przyszłości. Tak, ten feedforward też wydaje mi się, że no jest trudny do zastosowania, to jest akurat moja ocena, w momencie, kiedy musimy podjąć rozmowę korygującą z pracownikiem. Okej. Czyli chcę wiedzieć, co myślisz, rzecz o feedbacku i podsumowanie tych dwóch punktów, dwóch zasad, które uważam, że są mega wartościowe. Po pierwsze, nie dawaj feedbacku, kiedy jesteś zły. Dodam teraz jeszcze jedno. Nie dawaj feedbacku, jak jesteś głodny. Dla mnie to było mega odkrycie, że jak jestem głodny, to robię się nieprzyjemny dla ludzi. I dotarło to do mnie mega późno, bo potrzebowałem 2 lat od wypuszczenia reklamy Snickersa, żeby to zrozumieć. Zasada Pixara, nie krytykuj pomysłów, staraj się je rozwijać. Feedback, feed forward, jedno skupia się na przeszłości, drugie na przyszłości. Miej oba te narzędzia w swoim harmonogramie, w swoim repertuarze. Wykorzystuj je, znaj różnice i wykorzystaj je. No i praktykuj. I tu jest moja prośba do was. Po tej prezentacji na Joint Inie można oceniać nie tylko po mojej, ale po wszystkich, prelekcje wszystkich prelegentów. Ja wam jeszcze raz. Można też do mnie podejść po prelekcji. Tym sposobem podejść i porozmawiać oczywiście. Tym sposobem dochodzimy do końca. Dziękuję wam za tą prelekcję. A jeżeli ktoś jest zainteresowany źródłami, to jeszcze jeden interesujący kod QR, który prowadzi do GitHuba, na którym jest dokładnie ta lista. Dziękuję wam bardzo. Pytania. Okej. Okay. Mam taką kostkę śmieszną i muszę trafić. Co jest? Pytanie jest tego typu. Jeżeli robisz feedback, to jak odnosisz się do robienia feedbacku w przełożeniu na pensję? Czyli podniesienie na przykład wynagrodzenia lub negowanie wynagrodzenia, nie? To jest moc... Ciężki temat, wiem. Ciężki temat. Różne firmy do tego różnie podchodzą, a ja nie jestem w roli, żeby to wymuszać jakoś specjalnie. I
stosować zarówno feedback, jak i feed forward w pracy tak często, jak mogę. Nie zawsze mam na to zasoby, ale powiedzenie komuś, że robi coś dobrze, działa znakomicie i staram się to robić. Czy to ma przełożenie na ich późniejsze pensje? To się okaże niedługo, a że moi koledzy tu siedzą w pierwszym rzędzie, to nie mogę powiedzieć. Okej. Dzięki. Tam jeszcze pytanie było gdzieś z tyłu od kogoś? Cześć. Cześć. Przede wszystkim mam takie pytanie, bo wspomniałeś tutaj o tym, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że jeśli ktoś, komuś dajesz feedback, to on jakby się zamyka z tobie, przestaje słuchać. Może być taka sytuacja. Może być taka sytuacja. Wydaje mi się, że to zależy od techniki, czy masz jakieś takie swoje propozycje, w których byś proponował, dając komuś feedback, żeby on właśnie nie był odebrany w taki sposób. Ja staram się właśnie zrobić, stąd ta prezentacja. Ja zrobiłem krok wstecz i zastanowiłem się, dobra, ludzie chcą feedbacku i chcą pewnie usłyszeć to, czego ja chciałem usłyszeć, o czym mówiłem na początku, czyli czy mój kierunek i tempo rozwoju. I potwierdzenie tego nie wymaga krytyki. Bardzo często. W moim odczuciu. Zgadzasz się? Zgadzam się, właśnie mam takie podobne doświadczenie, tak. Więc dlatego chciałem zapytać. Więc to ja, może to brzmieć, jakbym sugerował, żeby nigdy nikogo nie krytykować i być zawsze pozytywnie nastawionym do ludzi, takie make life easier and happier, nie? Ale to może nie zawsze to działa. Może faktycznie możemy krytykować i powiedzieć, hej, słuchaj, chciałbym z tobą porozmawiać, czy masz teraz czas też sprawdzić empatycznie, czy ta druga osoba ma zasoby i może w tej chwili posłuchać, co ja mam do powiedzenia. No i okej, mam teraz czas, mogę z tobą porozmawiać, o co chodzi. No, mam taki temat, nie podobało mi się, jak coś zrobiłeś na przykład i chciałbym o tym z tobą porozmawiać. Dlaczego tak się zachowałeś? Chciałbym najpierw zrozumieć na przykład, nie? Nie mam nigdy stuprocentowej pewności, że ta druga osoba nie zamknie się i nie uruchomi tego trybu małpki w mózgu i nie mam na to. Nikt ci nie da takiej gwarancji, że okej, to jest taki sposób, że tak musisz się zachowywać, żeby to osiągnąć. Jeżeli to zrobi, to w mojej ocenie będzie to manipulacja. Wydaje mi się, że da się skonstruować tak feedback, żeby nie uderzać w kogoś, a raczej w to, co powoduje to dla innych. I to wtedy nie uderza w daną osobę. Nie wiem, czy to też miałeś takie doświadczenie. Tak. I tutaj to Foucault nie jest taką metodą jakąś tragiczną w mojej ocenie, tak? Ona jest stosunkowo w mojej ocenie raczej pozytywnie ją oceniam, więc warto też w nią wejść, zastanowić się. Management 3.0 mówi o tym, że nie ma już kanapek feedbackowych. Nie wiem, czy o takiej metodzie słyszeliście. Jeżeli słyszeliście o kanapce feedbackowej, to zapomnijcie o niej, nie? Ona generalnie nie działa, a w jest odbierana jako nieszczera. Gówniana kanapka. No, kanapka pełna shitu. No. Dzięki. Mamy jeszcze czas na pytanko? Super. Okej, okay, cześć. Cześć. Chciałem zapytać o jedno, bo wydaje mi się, że skupiłeś się w swojej prezentacji na przekazywaniu negatywnego feedbacku. A czy masz jakieś doświadczenia z pozytywnym feedbackiem przekazywanym w niepoprawny sposób? Czyli na przykład zamiast powiedzieć, dobrze ci to poszło, mówisz coś w stylu, w końcu dobrze ci to poszło. Tak, niektórzy ludzie tak robią i trzeba im na to zwracać uwagę. Żeby ich uświadomić, że hej, ale ja nie wiem, czy dałeś mi komplement. Nie? Gdzie jesteśmy z tym, nie? Podoba ci się to, czy możesz to rozwinąć? Poczułem, że nie do końca się pochwalony tym, co powiedziałeś. Nie? Czy masz na ten temat jakieś materiały, do których mógłbyś odesłać, czy to bardziej tak na wyczucie? No Violent Communication mogę polecić? Jako taki cały obszar warty zagłębienia, jeżeli chodzi o przekazywanie, o formułowanie komunikatów z jakąś empatią w środku też. I tak to też jest skill, to też się da, tego też się da nauczyć, wyćwiczyć. Dzięki. Dzięki. Koniec. Dziękuję bardzo.